Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie na szczególnej uroczystości w wyjątkowym czasie. Chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim nauczycielom, rodzicom, a przede wszystkim młodzieży za wkład pracy włożony w ciągu tego roku szkolnego. Mamy również ósmoklasistów i chcieliśmy podziękować za całokształt pracy. Była komisja, która wyłoniła uczniów do tych nagród, także jesteście szczególni. Wyjątkowo zasłużyliście się dla naszej gminy. Bardzo Wam serdecznie za to dziękujemy. I do wręczenia nagród poproszę Pana Burmistrza, Pana Leszka Świdra, Pana Przewodniczącego, Pana Michała Skowrona i Panią Przewodniczącą Komisji Oświatowej, Panią Dorotę Majerczyk. Dzień dobry Państwu. Tak jak powiedziała Pani Burmistrz, to Wy jesteście naszą glubą. Ale proszę też pamiętać, że młody człowiek nie rozwija się sam. Ktoś jest, kto pomaga mu w tym rozwoju. Bardzo często mówi się o tym, że nauczyciel, który płonie, jest w stanie zapalić innych. Jeżeli nie ma tego płomienia, trudno rozpalić ogień u innych osób. Prawda jest taka, że wielu młodych ludzi ma swoje zainteresowania, hobby, pasje, ale trafiając do szkoły, to bardzo często nauczyciele ukierunkowują, pracują nad tym młodym człowiekiem, pomagają mu. Chcę również powiedzieć, że jest to również praca rodziców, którzy bardzo często tego młodego człowieka wspierają, podsuwają pomysły. Nawet gdy czasami już wątpi, chce zrezygnować, okazuje się, że rodzice są tym filarem, który ich w tych działaniach wspiera. Natomiast mogę powiedzieć, że my jako samorząd jesteśmy dumni z Was, młodych ludzi, którzy działacie. Najczęściej mówi się, że ktoś uczy się dla siebie. Bardzo często tak jest. Ale tą wiedzę, którą zdobywacie, bardzo często w swoim dorosłym życiu, młodzi ludzie, którzy wracają później do swojego środowiska lokalnego, wykorzystują właśnie na rzecz tej lokalnej społeczności. Liczymy również, że i Wy, młodzi ludzie, kiedyś tutaj wrócicie, zdobędziecie wiedzę i tą swoje doświadczenie życiowe wykorzystacie na rzecz lokalnej społeczności. Ja w imieniu radnych, w imieniu samorządu chciałem serdecznie powitać właśnie młodzież i Państwo nauczycieli i złożyć najlepsze podziękowanie, najserdeczniejsze podziękowania za pracę, którą wkładacie, a młodzieży gratulować tych wspaniałych wyników i życzyć im, aby nie ustawali na drodze osiągania coraz większych i coraz lepszych ocen i zdobywania wiedzy. A rodzicom właśnie dumy i radości z swoich pociech, z ich sukcesów. Natomiast chciałem dodać, że gdyby nie pandemia, gdyby nie te nadzwyczajne okoliczności, na pewno byśmy Was wszystkich chcieli uhonorować na naszym wspólnym posiedzeniu wraz z radnymi, ale niestety sytuacje są, jakie są. Dlatego też dla oddania Wam tych zasług, tej czci, którą Wam się należy, jesteśmy tu radni również z Wami. Wobec powyższego przystępujemy do wręczenia nagród. Nagrody Burmistrza Rabki-Zdroju dla nauczycieli za zaangażowanie w pracę z uczniami. Pani Elżbieta Jamrus, bardzo proszę. Pan Rafał Mlekodaj. Pani Elżbieta Sobczyk. Pani Jolanta Surówka. Pan Wojciech Zając.
na zakończenie tej grupy pani Renata Morzeń Starowicz. Wraz ze prosimy, wraz ze swoimi duchami i druhnami do nas. Pani Renatka od wielu lat nieustannie służy nam w pracy z młodzieżą, z druhnami. Chciałem zakomunikować, że w tym tygodniu został powołany krąg seniorów, krąg harcerskich, który przewodniczącym, a można powiedzieć prezesem tego kręgu została pani Renata i również tutaj moje gratulacje. Kręgu seniorów, przyjaciół harcerskich. Oddaję teraz panu burmistrzowi. To gratulując powiem tak, że dołożono pani pracy, bo to tak najczęściej jest, że wybór wiąże się z tym, że dochodzi dodatkowa praca. Chciałbym jeszcze raz bardzo podziękować wszystkim nauczycielom, bo nie jesteśmy w stanie uwzględnić wszystkich, ale tych, którzy pracują, jak to się mówi, bardzo często najwięcej albo efekty przyszły, są tutaj, za co bardzo dziękujemy. Natomiast praca z dziećmi i młodzieżą najczęściej jest to praca taka niewidoczna. Ona efekty przynosi bardzo często po latach. Bardzo często mówi się tak, że można wychować polityka, można wychować polityczne zwierzę, ale człowieka jest wychować bardzo trudno. Dziękujemy. Czy jeszcze ktoś? Moje gratulacje w imieniu całej Rady. Dziękujemy i prosimy o dalszą pracę. Teraz pan burmistrz wręczy stypendia dla zdolnych uczniów. Dlatego też zapraszam na scenę wymienionych uczniów wraz z rodzicami, jeżeli są na sali. Stypendium burmistrza Rawki-Zdroju otrzymują Joanna Jerzy. Zapraszamy wyrok pierwszego. Anna Jajecznica. Nie ma. Iga Mac. Jest z nami? Nie ma, przekażemy. Norbert Mlekodaj. Jakub Ptak. Pozwól mi to, ja chciałem jeszcze... Cześć. Ja chciałem jeszcze, proszę państwa, przepraszam, nadmienić, że te stypendium burmistrza wynosi 500 zł. Za wybitne osiągnięcie edukacji i sporcie. Jakub tak, w wysokości 300 zł za wybitne osiągnięcie edukacyjne. Anna Sławomirska, stypendium w wysokości 300 zł za wybitne osiągnięcie edukacyjne. Prosimy. Nie ma. Aleksandra Stolarczyk, 300 zł w wysokości za wybitne osiągnięcie edukacyjne i artystyczne.
Bajan Świder. Bajan Świder w wysokości 700 zł za wybitne osiągnięcia sportowe. Hubert Walczak za wybitne osiągnięcia edukacyjne 500 zł stypendium. Magdalena Zachara. Magdalena Zachara, stypendium w wysokości 300 zł za wybitne osiągnięcia edukacyjne. Natalia Zachara. Natalia Zachara w wysokości 300 zł stypendium za wybitne osiągnięcia edukacyjne. Hubert Zając. Hubert Zając w wysokości 300 zł stypendium za wybitne osiągnięcia edukacyjne. Magdalena Zaręba. Magdalena Zaręba, stypendium w wysokości 300 zł za wybitne osiągnięcia edukacyjne i artystyczne. Proszę Państwa, na tym zakończylibyśmy stypendia burmistrza Rabki Zdroju dla zdolnych uczniów i sportowców. Natomiast przystępujemy teraz do następnej grupy, nagrody burmistrza Rabki Zdroju dla ośmioklasistów za osiągnięcia w toku ośmioletniej nauki w szkole podstawowej. Proszę bardzo. Chcieliśmy podziękować wszystkim uczniom, ale również pogratulować rodzicom. I tak jak tutaj powiedzieliśmy wcześniej, jak mówił Pan Przewodniczący, mam nadzieję, że duma rodziców rozpiera, bo to jest efekt pracy tych młodych ludzi, nauczycieli, ale również mobilizacja ze strony rodziców. Bardzo często jest tak, że młody człowiek dopiero podejmuje działania czy wyzwania w momencie, gdy go ktoś zmobilizuje. I bardzo często jest tak, że tą osobą, która ich mobilizuje, to są właśnie rodzice. Tym bardziej gratulujemy rodzicom, że udało się przekonać własne dzieci zmobilizować, bo w dzisiejszym świecie czeka na nich tyle innych atrakcji, niekoniecznie wymagających poświęcenia i pracy, a to, co ci młodzi ludzie osiągnęli, to jest efekt ich ciężkiej pracy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. I proszę Państwa, teraz chcielibyśmy uhonorować uczniów 8 klasy za osiągnięcia w toku 8-letniej nauki w szkole. Dlatego też prosimy uczniów wymienionych wraz z rodzicami, jeżeli są tutaj, na scenę. Natalia Fachorczyk. Natalia Bachorczyk za wybitne osiągnięcia artystyczne. Następnie Bartosz Biedroń. Bartosz już jest na wakacjach. Ale no. O, tym bardziej. Proszę Państwa,
Następny zapraszam pan Bartosz Biedroń za wybitne osiągnięcia sportowe. Karolina Bielak za wybitne osiągnięcie edukacyjne. Martyna Chorążak. Martyna Chorążak, Nagroda Burmistrza Zdroju za wybitne osiągnięcia edukacyjne. Magdalena Dominik. Magdalena Dominik za wybitne osiągnięcie edukacyjne. Nagroda Burmistrza. Karol Duda. Karol Duda, Nagroda Burmistrza Radki Zdrój za wybitne osiągnięcia sportowe. Klaudia Dulańska. Klaudia Dulańska, Nagroda Burmistrza Radki Zdrój za wybitne osiągnięcia artystyczne. Adrianna Lilelli, czy Ilerli, nie wiem. Ileri? Nie. Bardzo trudno. Maciej Jung. Maciej. Nagroda Burmistrza Rabki Zdrój za wybitne osiągnięcia edukacyjne. Katarzyna Karkula. Nagroda Burmistrza Rabki Zdroju dla pani Katarzyny Karkuli za bardzo dobre wyniki w nauce i zaangażowanie w życie szkoły. Safira Kamera. Nagroda Burmistrza Rabki Zdroju dla Safii Kamera. Kmera. Mamy nadzieję, że następny Marek Kośmider. Nagroda Burmistrza Rabki Zdroju dla Marka Kośmider za wybitne osiągnięcia edukacyjne. I Stanisław Lis. Burmistrza Rabki Zdroju dla Stanisława Lis za wybitne osiągnięcie edukacyjne. Norbert Mlekodaj. Norbert Mlekodaj. Nagroda Burmistrza Rabki za wybitne osiągnięcie edukacyjne i sportowe.
Jan Niedabitowski. Karol Palarczyk. List gratulacyjny dla Jana Niezabitowskiego od burmistrza Rabki Zdroju za wybitne osiągnięcie edukacyjne naszego ucznia, naszego regionu. Karol Palarczyk, nagroda burmistrza Rabki Zdroju dla Karola Palarczyka za wybitne osiągnięcie edukacyjne. Szymon Patalita. Nagroda burmistrza Rabki Zdroju dla Szymona Patalita za wybitne osiągnięcie edukacyjne. Julia Ponicka. Julia Ponicka, nagroda burmistrza Rabki Zdroju za wybitne osiągnięcie artystyczne. Jakub Ptak. Jakub Ptak, nagroda burmistrza Rabki Zdroju dla Jakuba Ptaka za wybitne osiągnięcia edukacyjne. Daria Raczak. Nagroda burmistrza Rabki Zdroju dla Darii Raczak za wybitne osiągnięcia artystyczne. Prosimy, Sebastian Luk. Nagroda burmistrza Rabki Zdroju dla Sebastiana Ruch za bardzo dobre wyniki w nauce i zaangażowanie szkoły. Prosimy, Norbert Świętowiec. Norbert Świętowiec, nagroda burmistrza Rabki Zdroju za wybitne osiągnięcia edukacyjne. Iga Stachura. Iga Stachura, nagroda burmistrza Rabki Zdroju za wybitne osiągnięcia sportowe. Zofia Świetana. Tak, ale już wywołuję, żeby było sprawnie. Już kończę. Nagroda burmistrza Rabki Zdroju dla Zofii Śmietana za wybitne osiągnięcia sportowe. Gratulujemy. Brian Świder. Brian Świder, nagroda burmistrza Rabki Zdroju za wybitne osiągnięcia sportowe. Prosimy, Hubert Walczak. Jeszcze. Hubert Walczak, nagroda burmistrza Rabki Zdroju za wybitne osiągnięcia edukacyjne. Natalia Borba. Nie ma. Zuzanna Wójt. Sikiewicz. Nagroda burmistrza Rabki Zdroju dla Zuzanny Wójcikiewicz za wybitne osiągnięcia artystyczne. Natalia Zachara. Nie ma. Filip Zając. Jest Natalia Zachara?
Aha, tego nie widzę. Natalia Zachara, Nagroda Burmistrza Rawki Zdroju za wybitne osiągnięcia edukacyjne. Filip Zając. Nagroda Burmistrza Rawki dla Filipa Zając za wybitne osiągnięcia edukacyjne. I Amelia Żółtek. Jak zwykle rzet na końcu, to i Amelia jest na końcu. Nagroda Burmistrza Rawki Zdroju dla Amelii Żółtek za wybitne osiągnięcia edukacyjne. Gratulujemy wszystkim ośmioklasistom. Życzymy wspaniałego wypoczynku, wakacji i sukcesów chyba na dalszej drodze edukacyjnej w wyższym stopniu edukacji. Szanowni Państwo, jak mieliście okazję usłyszeć, były to osiągnięcia z różnych dziedzin. Były to artystyczne osiągnięcia, sportowe, edukacyjne. Dziękuję wszystkim, którzy zgłosili tych młodych ludzi, bo proszę pamiętać i mieć świadomość, że my pewne informacje mamy, ale nie wszystkie. Natomiast tak jak przeglądaliśmy też te dokumenty, najczęściej zgłaszali rodzice. I bardzo fajnie, że rodzice też pilnują, ale tak samo zgłaszali nauczyciele, zgłaszali opiekunowie tych młodych ludzi, którzy doprowadzali ich czy to do olimpiad, czy razem z nimi brali udział w zawodach sportowych, których odnosili sukcesy. Dlatego za to dziękuję, bo wskazanie właśnie tych młodych ludzi jako osoby, które warto dostrzec, promować, uważam, że tych młodych ludzi będzie mobilizowało do dalszej pracy na następnym etapie edukacyjnym. Życzymy powodzenia. Dziękujemy. Dziękujemy. Szanowni Państwo, na tym zakończylibyśmy tą, jak gdyby, drugą część wręczenia nagród. Natomiast w tej chwili chciałbym zapowiedzieć, że nagrody za udział w konkursie na projekt edukacyjny zrealizowany w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych w projekcie Małopolskie Talenty. Nagrody te otrzymują. Zapraszam serdecznie panią Renatę Hariasz, nauczycielkę prowadzącą grupę. I po kolei będziemy wzywać, prosić i przepraszać. Pani Renata jest? Proszę Kamilę Aksamit. Kamil? Kamil Aksamit, tak. Jest Kamil? Nie ma. Angelika Buksa. Martyna Chorążak. Angelika otrzymuje dyplom za wyróżnienie z zakresu kompetencji matematyczno-przyrodniczych w zakresie projektu edukacyjnego zrealizowania w Ośrodku Wsparcia Uczniów Zdolnych w roku szkolnym 19-20. To była Martyna Chorążak, tak? Anna Jajecznica. Marek Kośmider. Te same właśnie tekst dyplomów jest taki, jak czytałem
pierwszy. Norbert, mleko daj. Karol Palarczyk. Ja mam prośbę, czy pani mogłaby coś o tym projekcie powiedzieć? Bardzo by nam zależało, zależy nam na promocji w ogóle tego projektu, bo nasze możliwości jako samorządu są na jakimś tam poziomie i staramy się z tego wywiązać. Natomiast staramy się również pozyskać środki z zewnątrz, żeby można było właśnie takie projekty realizować. I bardzo bym panią prosił, chociaż kilku zdań. Z projektem był zrealizowany z zakresu, jakiego to nas pamiętacie? Jak zaplanować posiłki, jak zaplanować racjonalne posiłki. Czyli uczniowie klas 7 i 8, to był drugi etap edukacyjny, pracowali właśnie. Pracowali w takim zakresie, no pracowaliśmy na zajęciach, nasze spotkania były spotkaniami sobotnimi. Uczniowie mieli konkretne wskazówki, jak prawidłowo właśnie sporządzić taki scenariusz. Jak do konkretnych przypadków przyporządkować określone diety i konkretne posiłki. No taki był nasz zakres. To są kompetencje matematyczno-przyrodnicze. Cóż, pozostaje mi serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy w tego typu projekty angażują siebie, swoich podopiecznych. I często bywa tak, że tego typu projekty właśnie organizowane są w dni wolne od szkoły. Jest to wasz zapał, wasze chęci, wasze talenty i wasz czas oczywiście. I za to wszystkim dzisiaj serdecznie dziękujemy. Mam nadzieję, że tego typu projekty jeszcze zapukają do naszych drzwi, a samorząd postara się o to, żeby sięgnąć po pieniążki, które na pewno przydadzą się każdej placówce. Dziękuję bardzo z całego serca. Dziękuję również serdecznie za wkład w ogóle pracy z młodzieżą dla pani i młodzieży również za poświęcenie wolnego czasu, żebyśmy mogli tu się wszyscy spotkać. Dziękuję również państwu za przybycie i oddaję panu burmistrzowi. Chcieliśmy pożegnać jeszcze panią dyrektor Jugowicz, która odchodzi, ale niestety nie ma jej z nami. Czy możemy prosić panią Bednarz, panią obecną, panią dyrektor, to może na pani ręce i poprosimy panią o przekazanie podziękowań przede wszystkim za pracę pani dyrektor, wieloletnią pracę na rzecz dzieci, pracę w przedszkolu, za poświęcenie, za serce, które włożyła w tą pracę. Bardzo byśmy prosili o przekazanie tych podziękowań za to, co pani dyrektor robiła w naszych placówkach. Dziękuję bardzo. Dziękujemy wszystkim, którzy przybyli. Dziękujemy dyrektorom, bo organizacja pracy szkoły to jest głównie organizacja przez dyrektorów tej pracy. Sami państwo wiecie, że część tej pracy, znaczy duża część tej pracy jest po prostu niewidoczna. To ktoś musi zrobić, natomiast mówi się, że szkoła funkcjonuje, szkoła hula, ale ktoś tą szkołę musi tak zorganizować, żeby ona i funkcjonowała, i hulała. I to jest zasługa dyrektorów, też za to dziękuję. Bo bardzo często jest tak, że kończy się rok szkolny, są podsumowania w szkole, mówi się o osiągnięciach uczniów, mówi się o pracy, mówi się o zajęciach dodatkowych, natomiast bardzo często albo bardzo mało mówi się o tym, żeby ta szkoła hulała, to musi być właśnie jeszcze ta dodatkowa praca kogoś, czyli dyrektorów, ich zastępców, którzy nauczycieli, którzy w tych szkołach pracują, żeby te efekty na koniec roku były widoczne. Bardzo za to dziękuję.
dziękuję również paniom za przygotowanie tej miłej, serdecznej uroczystości i sprawne zorganizowanie całych tych chwil pożegnania tym rokiem szkolnym 2020.